Dobre moi drodzy, witam was serdecznie w drugiej części tej zacnej zacności, albo niezacnej niezacności, zależy jak się na to patrzy. Co tu się wydarzy? Olgierd, Iris i jej ojciec. Okej. Okay. Zacznijmy trochę sytuację. Fajka. Chyba wtedy zaczął palić. Kufel do piwa. Ale pita z niego wódkę. Osuszona. Do ostatniej kropli. No dobra, dobra. Więc tak, tutaj powinien być kubek. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Nóż. Pokryty krwią. To chyba tej zimy Olgierd darowił się blizn na ramionach. Tutaj co mamy? Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. Będziemy też szacunkiem. Dochody, jak otrzymam według... Wydamy według własnej woli, ale nas ponadto będzie ułożyć po połowie. W razie rozstania stanie przy swojej własności, to będziemy do wspólnego majątku. Pan prezydent otrzymał... Oho, okej. Iris. Co by mu dać? Nie wiem, nóż? To chyba nie to. Czy coś jeszcze? Fajka? To chyba nie to. Co tu jeszcze może być? Co tu jeszcze może być? No na pewno ja bym chciał zapalić te pochodnie. One się zgasiły właśnie, ja pierdzielę. Co ja mogę mu jeszcze dać? Kontrakt ślubny! Jaki jestem głupi. Kontrakt musiał otrzymać ojciec. No właśnie. Jak głupi jestem. Nad to stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... To co się wydarzyło? Do rzeczy, tato. Bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Co? Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! No! Synek! Zabił go! Ojcze! Nie! O, zabił Służba! Go! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! On go zabił! Aha! Pysznie! Widmo! Pysznie! Ała, kurda, dziot! Zdychaj! No zdychaj, dziękuję. Jeszcze trzecie zostało. Ja tym rozwalonym mieczem sobie spokojnie poradzę. Wtedy von Everetz przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. No właśnie, co się zdarza na górze? A, jeszcze mam zbroję rozwaloną. Pysznie. Po prostu pysznie. Czy ja mogę tego coś naprawić? Oczywiście, kuźwa, że nie. Ile tu mam? 215. Cokolwiek. Ozdobny kontusz. Gdzie wygląda? O, proszę. Jak hardkorowo. Dobra, podpalmy. O, tu jest jakaś scenka, tak? Albo i kurwa nie. A zobaczmy, co jest z tej strony. No nie, ewidentnie gra mi każe iść z tamtą strony. No dobra, a mogę medytować? Nie mogę. Dobra, wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobię. Jak już tu jestem.
Tak, poproszę. Jeszcze jaką eliksiry, to ja sobie wymienię to na... Na to, na wyśmienitą jaskółkę. Zawsze, wiecie. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Ślady sierści. Klucznik, misior, no nie podoba mi się to. Taca. Z jedzeniem. Duża gliniana miska. Wielka miska, jak do zupy. A tutaj co? Zadrapania od kocich pazurów. Tutaj mała. Sam raz. Żadnych innych nakryć na stole. Okej. Jeszcze do z klucznikiem coś mogę? Pasuje jak ulot. O proszę, pan klucznik. Taka niby persona, a jednak żarcie. To chyba twoja miska. No i zobaczmy, co się tam zdarzy. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Jak ona wygląda, Boże. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. To jest świadectwo, że od miłości do nienawiści jest bardzo wąska granica i bardzo łatwo ją przekroczyć. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Mhm. Zbliżamy się do końca wędrówki. Już w końcu. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Już się cieszę. Zmierz się z największym lękiem. Ciąża? Moja żono. List Olgierda do Iris. Sam chciałbym Olgierd być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, kiedy pełni mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Nie podoba mi się to. No nie podoba mi się to, a ja tak średnio jestem przygotowany do takiej bitki. No. Co to jest? Tego są trzy sztuki. Holy boy! Cztery! Pięć! Luj! Olgierd von Everetz. Pysznie! Dobra, spokojnie. No, nawet nie zbyt... Pierdziel mu. Ziomek. A ci? Ty też mogę bić. Ty.
Aha, czyli póki ich nie zaatakuje. O ty kurna. O ty kurna. Dobra, spokojnie, spokojnie. I teraz... Dobra, spokojnie. Ło, to nie takie spokojnie. Nie to chciałem, nie to chciałem. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Ała, no nie powiedziałbym. Dobra, poczekaj, masz sobie. Od. Dobra, już nie ma części życia. Ała, ała, to bardzo bolało. Dobra, kłęb rzucony. Ale mnie dupnął, panie. No nie! Ja pierdzielę, ale to jest trudna walka. Uuu, panie. Dobra, postarajmy się bić ich pojedynczo. To znaczy nie próbować zaatakować nikogo poza tym, który się obudzi. To znaczy, bo ja przez przypadek tam chyba dziabnąłem któregoś, sądząc, że oni po prostu tak sobie śpią. No ale reinkarnacja Olgierda von Averreza w postaci tych demonów niekoniecznie jest, powiedziałbym, skora do współpracy. Dobra, zabij, powoli, damy radę. Jedna śmierć to nie śmierć. Cztery śmierci to też nie śmierć. Dobra, załatwmy to sprawę. Kłenik. Równie martwy jak przymrożny kamyk. No, bije, bijemy. No, chodź ty ziomuś, chodź. Dobra, ty, synek. Jeszcze jeden kłęb. No. Dobra. Ten już padł. Dobra, ziomuś, spokojnie. Ty się nie denerwuj, nie narawić się. Ten już zapłonął miłością pierwszą i prawdziwą. Równie martwy i nudny, jak który się obudzi? Pokaż co umiem. Ty się obudziłeś? Dobra. Spoko, chodź tu. Chodź tu, powiedziałem. Chodź tu. Dobra. Ten też już po... Który się obudzi? Ty się obudziłeś? Nie ma problemu. O, jak mnie dopchnął! Kiedy on traci w ogóle życie? To jest dobre pytanie. Aj, kepincia, senior! Bo ja go tak siepam? O, wow! Dobra, spokojnie, jakoś. Jeszcze jeden kłonik. Dobra. Ty, tnego. Jest dobrze. No chodź tu, ziomuś. I zapłonął miłością pierwszą, prawdziwą i ostateczną. Ajajajajaj, dobra, jeszcze jeden koniec. No nie, nie łudzę się nawet, wiesz, ziomek, bo ja myślę, że... Ale dobry jest jebaniutki. Kurna, dziot! Zadałeś się z niebezpiecznym. No wiem. Czy on się zapali? Zapalił się. Dobra, spokojnie. Kłenik. Butelka wody. Dobra, spokojnie. No. O, dostał. I ostatni został.
Zatańczymy tango, ziomuś. Jeszcze sobie teraz jaskółeczkę. Ała! Kurwa, no mnie na dwa strzały. No chodź tu ziomuś, poczekaj, jeszcze mam jeden pomysł na ciebie. Rzućmy to. Ała. Dobra. O, dostał kryta. Chyba go pokonaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, no logika mi to nakazuje powiedzieć. Ale może się zamknę przez sekundę. Wszystko się zaczęło palić. Jakoś tak się przytulnie zrobiło. Jest Iris. Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Coś tu się musiało wydarzyć, no bo jednak duch złącza się emocjonalnie z miejscem, gdzie coś się wydarzyło. Nie wiem. Ale zatem co tam się mogło wydarzyć? Dlaczego? Znaczy, no Olgierd jest impulsywnym człowiekiem, ale no bez przesady. Bez przesady. Miał piękną żonę. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Nie no, spoko, laska, nie ma problemu, nie? Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Cię przeliczyłaś, lecz. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co... On chyba chce tą różę, która ma piętą w wewianek. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. O proszę. Ale ja wciąż spałam. Głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Ona go jeszcze kocha. Tak. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia. A więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Może to rozwiąże jakieś smutki, żale, nie wiem. Ale kurde, co tam się wydarzyło do cholery?
jest bardzo interesujące. Koteł i pieseł. Pytajmy najpierw o to. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Kurde, ja będę się świat zabrać. Wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Ja jebie. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. No właśnie, to jest dobre pytanie. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. W sumie nie ma nic do stracenia tak naprawdę. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Ważna decyzja w sumie. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Co? Zwierciadło, którego nie można stłuc? Counter team? Do zobaczenia. Iris von Everec. Będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Kurde. To się podziało. To się naprawdę podziało. Nawet jakieś istoty, które tak naprawdę nie wiemy kim są, przestrzegane przez Gunterem Odimem. No ja wiem, że to jest personalizacja diabła, bo pisaliście mi to w komentarzach, ale kurna mać. Jestem cholernie ciekaw, jak mnie to, dokąd mnie to doprowadzi. W końcu mamy tą różę. No i zobaczymy, dokąd nas ta historia zaprowadzi. Jajajajajajaj. Zawsze jest to trudny wybór. Zawsze to są trudne decyzje. I co teraz będzie? W pierwszej kolejności muszę jakiegoś kowala znaleźć, żeby naprawić swój sprzęt. Bo jestem w tragicznym stanie. Wszystko jest tragiczne. Spotkać się z człowiekiem odgrywa w alchemii. No okej. Okej. Tak poproszę. Kto się je wiatr? Jakie są się wydostane? Po tym wlezę? To wygląda tak, jakbym mógł wleźć.
Nie mogę. Ale tu jest chyba wyjście. Okej. Z tej strony się wydostanę. O, przez ten wyłącznik. Ja się napiłem przez przypadek rydańskiego lagera. Płotka. Płotka prowadź mnie do jakiegoś, nie wiem, punktu szybkiej podróży, bo tu potrzebuję. O, to. Tutaj to proszę. Dalej, płotka, dalej. No to się, słuchajcie, podziało i to srogo. Naprawdę srogo. Dlatego, że no ja się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. I jakby na to nie patrzył. Ty wait, gdzie jadę? No nie, ale w sumie mogę tutaj odbić drugą. O, wyjdzie na to mniej więcej to samo. Oto to właśnie. Ja się takiego obrotu sprawy nie spodziewałem, przyznaję się szczerze. I tak naprawdę sądząc po tym, co się wydarzyło i to, co powiedziały nam te istoty, powiedziała nam Iris i tego, czego samemu się tak naprawdę dowiedzieliśmy, no to muszę przyznać, że zgubiłem wątek, że to takie wcale w sumie spoko też nie jest, co on zrobił. Nie wiemy w sumie dokładnie, co on zrobił Iris i nie wiemy, dlaczego oni się rozstali tak naprawdę, no ale wiemy też, że Olgierd jest bardzo politycznym człowiekiem i bardzo impulsywnym w sumie, tak jak przystało na szlachciców z tamtych czasów, w sensie jakby to historycznie odłożyć ciasta. Tak naprawdę, natomiast no, to nie jest postać jednoznaczna, no jak wszystkie postacie w Wiedźminie, tak? Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, ty fetys i mityzy... Zamknij mordę! Podobno był jakiś napad na domowców. Horst mówi, że nie jest, może to ćwiczenia. Jego wysokość radza. Co za ćwiczenia, z rozami trupy potem. Dobra, naprawmy się. Lid? No albo przy... To możemy sobie darować. Rzemiosło, napraw. Napraw uszkodzony. Proszę bardzo. Jeszcze mnie to napraw, synek. Dobra. Co ty masz? Co ja mogę ci sprzedać? My friend. To ci mogę sprzedać, my friend. To ci mogę sprzedać. To ci mogę opędzlolić. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak jemu pieniążki szybko schodzą. Ja pierdolę. Ha, dobre to jest. Dobre ceny ma. Po prostu. A jestem w opór bogaty. Dobra. Bywaj. Bywaj. Bywaj, ziomuś. Bywaj, bywaj. A plus 5. Dobra. Ja już chyba wszystko mam, nie? Dobra. Elegancko. Elegancko, pędźmy. Dobre, ludziska, z człowiekiem. Człowiekiem w alchemii. Kaj, ty jesteś ziomuś i gdzie jest Olgierd? Dwa duże poproszę, tylko migiem. Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Coś ty na mnie patrzy spod... Tutaj! Gunter? O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić. Ja stawiam. Aha. Czas się zatrzymał. Pokazujemy nasze moce. Coś się dzieje, to jest szok. Geralt żyje. W sensie Geraltowi się nic nie stało, nie? Popisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz,
możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Zapytajmy wprost. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Dobre pytanie. Jak odpowiedzieć? Tak. I pakujesz ludzi w kłopoty? Nie ja, tylko ich źle sformułowane życzenia. Ja jestem uczciwy. Daję ludziom tylko to, czego chcą. A to, że często pragną rzeczy niegodziwych, to wyłącznie wina ich zgniłej natury. Prawdę mówię. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Interesujące. Zapytajmy dalej. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. No to faktycznie prawda. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Dawno w sumie nie było. Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Pieprzony diabeł. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. To tak może to interpretować. Tak. Pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Co on jeszcze zrobi? Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. O kurwa! Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Stara wiedźmińska sztuczka. Ja się bardzo, bardzo postaram. Umiem panować nad czasem i przestrzenią. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. No i zobaczmy, co to się da. No, Gunter mnie triggeruje zawsze jak... Ludzie, widzieliście? Chłop padł trochę! Przed chwilą go widziałam, że... Zawsze jak spotykam się z Gunterem, to mam ciarki. Dobra, idźmy do Shani i zobaczmy, co ona od nas chce. Bo to i tak jest w sumie nam po drodze. Znaczy pewnie stanie się w końcu defektem, ostatecznie, że nie będzie nam po drodze.
ale... Co się stało? Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Ono gdzieś wyjeżdża, czy co? Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. Nie mogłabyś zostać? Pobawmy się trochę. I co by to dało, Geralt? Wtedy na weselu było bardzo miło, ale ty masz swoje życie, a ja swoje. Na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Już to kiedyś słyszałem. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Zdecydowanie. Uważaj na siebie. Proszę. Ty też. Szkoda. Szkoda. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Premetycjusza, ja pierdzielę. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo. Nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Pysznie. Pysznie. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. Albo przed kimś. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Dobra, no pogadajmy z tym profesorem. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Dobra. No idźmy, dowiedzmy się. Idźmy, dowiedzmy się. Dlatego, że... Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Dla Radowida nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Siebie jakoś toleruję. Bo jestem mu potrzebna. Na razie. To jest front straszne. Wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. To jest idiotyzm. Nie cierpię Radowida. To jest tępy dziad. Naprawdę tępy. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą... Ha, 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 gasiło.
Bruno. No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Jajebiks! Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Nie jajebie. Teraz będę musiał latać, szukać jakiegoś wejścia. Iść na tył uniwersytetu. No i po co ja żem tu las? Jak ja mam tam wleźć? Zabiję się? Nie zabiłem się. Proszę bardzo. Jak przyjemnie. No właśnie po tym Geralt. A, oczywiście nie mogę, bo mi gra nie pozwoli. Bo tu nie ma plaży. A tu już wlezę? No tu już wlezę. Znaczy ja się będę... Ciekawe, czy jakiegoś utopce tu będą, bo... No, oczywiście, że będą. Wywołuję wilka z lasu. Naprawdę. I to aż trzy. W tym wypadku to raczej topielce. Siema. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Jeśli no łodaj mina. Ła, kurna, dziot. Dobra, tego już nie ma. Płoniesz. Do widzenia. Idź ze swojego topielcowego nieba. Czy gdzie tam chcesz sobie iść? O Boże. No i muszę wypić tego lagera, no. O Boże, 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 Boże. Jakiś czas później. Geralt, jesteś tam? Jestem. Łaplinę. Nie no, pysznie. No jest, jaki się z gorzkiem zrobiłem. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Ja myślę, że ich wytniemy, tych łowców. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. Nie powiem. W takim razie do zobaczenia. No poruchać, poruchać. No, jeszcze pójdę tam, wpadnę za chwileczkę, tak wiecie. Na sekundkę, tak. Dobra, ja to bym jednak chciał się trochę przemedytować, no bo jednak działanie tego lagera powinno ustąpić, a mi się zrespią wszystkie rzeczy. Dobra. Teraz tak. Kłenik. Ten już mnie wyskautował, nie? Do widzenia. I dekapitacja. Następnie czekasz na wpierdol? Nie ma problemu. Wiedźmin z technicznego punktu. Z technicznego punktu widzenia to jestem wiedźminem, nie jestem czarownikiem. Przepraszam bardzo, sobie rozpraszam. Tacy jesteście wykształceni? Cholera jasna? Że nie odróżniacie czarownika od wiedźmina? Naprawdę? O ty kurwa. Jak ty jesteś już sam, ziomuś? No chodź, no chodź. Ała, ty, to już mnie zabolało. I co będzie? I... O! Pięknie. Dwie meletowe. Coś tam. Buzdrygan. Dwie meletowe tamte coś. Czy coś tu było jeszcze? Chwila, bo coś mi mignęło. Nie. Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno. Jak ja tam wlezę? A tu jest drabina. Okej. No ma to... No właśnie na to Geralt. No właśnie jeszcze nie wejdziesz, dziękuję.
Pod tym jeszcze wyżej? No jak każą, to wlezę. Teraz co, jak? Zabiłbym się, nie? To proszę. Ja nie mogę tylko rozwalić mieczem. Nie mogłem. Koniunkcja sfer. Stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. To zło mi się zakurzone. Pojawienie się złe i ściśle powiązane. Strzeżcie się. Okej. To coś jest jeszcze? Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Okej, dobra, zejdźmy zatem niżej. Lustro to jest... Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlok? Kim jesteś? Ślepy. Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odim. On też? Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, tak. Tak, to by się nawet zgadzało. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim. I jak się go pozbyć? Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Pociągnijmy. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Kurde. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Jaki jest trigger? Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść?
Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. No w sumie, jak go pytaliśmy o tym, kim jest to... Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. No widać to było, nie? Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go Panem Lusterko. W sumie on też tam się tak przedstawił. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek. Poświęcił brata! I ożenił się z Iris. Jaki skurwiel! Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Ja w takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Panem Lusterko. Wszyscy. Nie podoba mi się. Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da. Ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. Przechytrzyć go. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Odim zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. Kurde. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Dobra. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogło. No i tak, widzieliśmy bardzo creepy rzeczy. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. Wiedziałem, to się skończy. Ziomek! O kurwa mać. Miał rację. Pieprzony pan Lusterko. Dzienniki profesora Szezloka. Dzikiego on to mało. Przeczytajmy sobie zatem na koniec tego odcinka. Końcu sożody mi przeraża, bla bla bla. Śniameli. No nic interesującego tutaj nie było. Szczerze muszę przyznać. Dobra, no wydostajmy się stąd jakoś.
Czekajcie, tu stąd wylezę jakoś, bo tu są niby... Niby możesz potem jakoś wleźć, nie? Na to... Na tą basztę. Co to kurwa jest? Ty. I do wody, hopsa! Dobra, moi drodzy, i tym mokrym jak sen 14-latki akcentem zakończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, a w następnym odcinku spotkamy się z Geraltem, z Olgierem i zobaczymy, co nas czeka. Więc mam nadzieję, że wam się podoba, łapa w górę dla tych, którzy wytrwali, i trzymajcie się, na razie. Cześć!